Można byłoby powiedzieć Marcin Szczygielski i to powinno wystarczyć za rekomendację dla książek, które chcę dzisiaj polecić. Dlaczego? A dlatego, że nie ma właściwie żadnej książki tego autora, która nie zostałaby nagrodzona w jakimś cenionym i prestiżowym konkursie literackim. Mało tego, został on także uhonorowany za całokształt swojej twórczości. Jest autorem wszechstronnym. Pisze książki obrazkowe, przygodowe, fantastyczne, obyczajowe i na tym nie poprzestaje. Cały czas zadziwia. Ponad rok temu ukazał się pierwszy tom jego powieści historycznej dla młodzieży pod tytułem Antosia w bezkresie, a całkiem niedawno swoją premierę miał drugi tom cyklu zatytułowany Zbójeckie nasienie. Nie dość, że Marcin Szczygielski napisał powieść historyczną dla młodzieży, a nie oszukujmy się, że gatunek ten nie cieszy się zbyt dużą popularnością wśród młodych czytelników, to sięgnął po temat niełatwy i można powiedzieć, że wręcz zapomniany, a mianowicie po temat tułaczych losów polskich dzieci wywiezionych z kresów wschodnich Rzeczypospolitej w głąb Rosji Sowieckiej do Kazachstanu. I zrobił to w sposób doskonały. Po mistrzowsku przedstawił współczesnym młodym czytelnikom złożoność tematu i dramat tamtych dzieci. Bohaterką i narratorką cyklu jest Antosia, która w pierwszym tomie ma 9 lat. Jej bajeczny i szczęśliwy świat rozpada się we wrześniu 1939 roku, kiedy Polskę atakują hitlerowskie Niemcy, a zaraz potem sowiecka Rosja. Jej ojciec trafia na wojnę, a ona wraz z matką zostają aresztowane przez NKWD i wywiezione do Kazachstanu. Dziewczynka musi bardzo szybko dorosnąć, żeby przetrwać w świecie, w którym nie obowiązują właściwie żadne zasady, gdzie otacza ją nędza, głód, terror NKWD, komunistyczna propaganda, a na dodatek dzika i nieprzystępna przyroda. Bowiem Antosię czeka także długa, niebezpieczna i pełna przygód podróż w głąb tego największego w Azji Środkowej kraju. Antosia musi bardzo szybko przywyknąć do świata, w którym właściwie każdego dnia toczy się walka o życie. To doświadczenia ekstremalnie trudne dla osoby dorosłej, a cóż dopiero dla kilkuletniej dziewczynki. Te unikatowe we współczesnej literaturze dziecięco-młodzieżowej książki potwierdzają, że Szczygielski ma niesamowity dar snucia opowieści. Ich fabuła jest bolesna i trudna, ale opisy nie są drastyczne, są wręcz lekkie. Autor zachowuje idealny balans pomiędzy autentycznością a zbędną dramaturgią. Dodatkowo język, żywy, akceptowalny dla młodych ludzi, uwspółcześniony, ale nie pseudomłodzieżowy, sprawia, że lektura jest przystępna i nie odstręcza patosem. Jednak na plan pierwszy wysuwa się tutaj zdecydowanie treść. Przybliża ona współczesnym młodym czytelnikom i to w sposób zrozumiały, mało znane wydarzenia z historii Polski. Wydarzenia, które nigdy nie powinny być zapomniane, a nie zostaną zapomniane dzięki takim właśnie książkom. Polecam.